syn Rafał przyszedł do swojego taty i mówi: tato, ja się tak denerwuję, nie wiem, mam ochotę coś zepsuć, kogoś uderzyć, nie potrafię sobie radzić z moimi emocjami, nie wiem, co mam zrobić. Tata spojrzał na Rafała i mówi: słuchaj, synu, mam taką propozycję. Kiedy będziesz się denerwował, to weź z garażu młotek i gwóźdź i wbij tego gwoździa w płot. O, dobry pomysł, podoba mi się. I od tamtej pory, każdego dnia, kiedy tylko Rafał jakoś zaczął się denerwować, tam się z kimś pokłócił, źle się poczuł, jakoś taki miał zły humor, to biegł do garażu, brał młotek, brał gwoździa i szybko wbijał w płot. Po kilku, czy nawet kilkunastu dniach syn przychodzi do taty i mówi: tato, wiesz co? Ja już naprawdę lepiej się czuję. Ja już zrozumiałem, że nie warto się tak denerwować, a z drugiej strony jak się denerwowałem, to już wiem, jak można to rozładować i zobacz, nie kłóciłem się już ani z bratem, ani z wami. No, chyba mi się udało trochę zapanować nad swoimi emocjami, prawda? No tak, synku, bardzo się z mamą cieszymy i widzimy, że jest w tobie poprawa. Mam taką propozycję. Jeśli będziesz się czuł właśnie taki wesoły, dobry, umiesz sobie radzić już z tymi emocjami złymi, to jako dobry uczynek idź i wyciągnij jeden gwóźdź, który tam wcześniej wbiłeś. O, dobry pomysł. I odtąd Rafał raz dziennie, nieraz nawet kilka razy dziennie, chcąc spełnić jakiś dobry uczynek, kiedy właśnie coś mu się udało, czymś był zadowolony, z czego się cieszył, biegł do garażu, brał obcęgi i wyciągał jeden gwóźdź. I tak po kilku dniach Rafał przychodzi do taty i mówi: tato, tato, ty wiesz, że no, w płocie nie ma już ani jednego gwoździa. Wszystkie gwoździe wyjąłem. I wiesz, ja już chyba nauczyłem się, że no, można jakoś inaczej rozładowywać swoje emocje i poza tym można dużo dobrego robić i to mnie nawet cieszy. Dobrze, synku, ale chodź, musimy coś zobaczyć. Kiedy przyszli razem do tego płotu, tata pokazał: zobacz, synu, tutaj w tym płocie pozostały dziury po gwoździach. Moi drodzy, jaka płynie nauka, jaki morał z tej opowieści? Ano taki, że ilekroć w życiu zrobimy coś niewłaściwego, złego, to choćbyśmy później dobrymi uczynkami to naprawili, co jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, to jednak pozostają pewne ślady, jak jakieś rany po tym, co wcześniej zrobiliśmy złego. Dlatego starajmy się tak pracować nad swoimi emocjami, tak sobie z nimi radzić, abyśmy umieli je właściwie rozwiązać, ale żeby nikogo nie ranić, ani kogoś, ani też samego siebie. Jest to pewnie długa nauka i ważne, żeby w tym wszystkim prosić Pana Boga o pomoc, abyśmy umieli zapanować nad swoimi emocjami, a przy tym pracowali, by jak najwięcej spełniać w życiu dobrych uczynków. Szczęść Boże, do usłyszenia w następnej Bożej opowieści.